Witaj, witaj na kanale Rodej.pl. Superpozycje. Ogólnie o co tu chodzi superpozycje skal, bo to często się porusza ten temat. I czy na filmach na YouTubie, czy gdzieś w podręcznikach różnego rodzaju, czy w jakichś kursach. Superpozycja to jest nic innego jak konkretny układ dźwięków, który się po prostu uczymy w danym zakresie, gryfu. Na przykład pierwsza superpozycja pentatoniki molowej, o której ja już mówiłem wcześniej, to jest ta pierwsza pozycja, stąd się bierze, że pierwszy dźwięk, czy dźwięk toniczny, uwaga, bardzo ważny wyraz, dźwięk toniczny, czyli główny, jeżeli pentatonika jest molowa A, to dźwiękiem tonicznym jest dźwięk A, czyli ten dźwięk taki, inaczej też nazwany root note po angielsku, albo po polsku dźwięk toniczny. I po prostu pierwsza pozycja zaczyna się od pierwszego dźwięku w danej tonacji. Czyli na przykład pierwsza pozycja pentatoniki molowej zaczyna się od dźwięku A. Druga pozycja zaczyna się od drugiego dźwięku, czyli jeżeli pierwszym jest A, drugim dźwiękiem jest C, po prostu tu. Trzecia było po prostu od trzeciego dźwięku. Pierwszy jest A, drugi C, trzeci jest D. A, C, D. No i teraz to oczywiście superpozycje to jest też taki, to jest taka sprawa, że superpozycje jest fajnie umieć, lecz w przypadku chęcia opanowania całego gryfu superpozycje są tylko taką pomocą. Bo załóżmy, ja zaczynałem, jak ja się uczyłem grać, to zaczynałem po prostu od kochani, patrzę, bo coś mi się dawało, że telefon mi się coś skaszanił. To ja po prostu zaczynałem na przykład skala durowa C, pierwsza pozycja na strunie piątej, bo tu można też jeszcze mamy to określenie, to jest już bardziej zaawansowana sprawa. Dookreślamy sobie pierwsza superpozycja od dźwięku tonicznego na strunie piątej, czyli jeżeli struna piąta to jest dźwięk A, to jest na pierwszym progu jest A is, na drugim będzie B, to na trzecim będzie C. Czyli po prostu skalę C, D, E, F, G, A, H, C do oporu gram od trzeciego dźwięku, od tonicznego dźwięku na strunie A. A teraz pierwszą superpozycję skali durowej C, ale na najgrubszej strunie, czyli na strunie szóstej, to dźwięk C jest na ósmym progu, czyli mamy po prostu tak. Jasne. Możemy oczywiście, jeżeli ja mam siódmą strunę, to pierwsza pozycja, superpozycja skali durowej C będzie po prostu od pierwszego dźwięku, bo na strunie ja mam strunę H, czyli na pierwszym progu jest dźwięk C. C, D. Myślę, że tutaj jest jasne, czyli tak samo może być wtedy superpozycja pierwsza na strunie siódmej, będzie również też na progu trzynastym, bo też jest dźwięk C. Brzmi troszeczkę słabawo. No to dobra, to teraz mamy sytuację taką, czyli na trzecim progu na piątej strunie jest dźwięk C, to też jest na piętnastym progu na strunie
piąty dźwięk C. Zgadza się, czyli teraz, jeżeli my znamy jedną pozycję tu, to od razu znamy też tą pozycję tutaj. Wiadomo, trzeba jeszcze rączkę przećwiczyć, żeby rączka się migała, bo są mniejsze progi. Jeżeli pierwsza superpozycja jest od dźwięku C na najgrubszej, na ósmym progu, to ona będzie też oczywiście tu wyżej, aczkolwiek w tym razie jeszcze wysokim będzie brzmiała średnio, aczkolwiek jest tam, no nie? Tak samo można teraz powiedzieć, pierwsza superpozycja skali durowej C na strunie czwartej, czyli na strunie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, na strunie D, no to dobra, kto wie, gdzie mamy dźwięk, na którym progu mamy dźwięk C na strunie czwartej. No, na dziesiątym. Ale teraz można powiedzieć, aha, dobra, zaraz, jeżeli już ten dźwięk C tu był, bo on był w pierwszej superpozycji na strunie najgrubszej. O, a no zgadza się. Możesz. Więc teraz myślę, że już sobie zdajesz sprawę, że po prostu ucząc się superpozycji, zaczynamy zapełniać pustą mapę gryfu, zaczynamy zapełniać dźwiękami. Warto też jeszcze zrobić w ten sposób, że jeżeli mamy tu superpozycję, to od razu też sobie mówić dźwięki. C, D, E, F, G, A, H, C. C, D, E, F, G, A, H, C. Żeby mieć to już ten nawyk po prostu powtarzania tych dźwięków. Dzięki temu po prostu łatwo je zapamiętamy. No ale właściwie, no teraz można powiedzieć co? Cóż tam można jeszcze o tym powiedzieć? To superpozycje są ogólnie taką techniką, którą... Znaczy, ja wiem, czy techniką, zapełnieniem gryfu, który jest według mnie bardzo ważny, nie jest celem samym w sobie, bo celem samym w sobie jest to, żebyśmy wiedzieli, gdzie ta skala ma wszystkie dźwięki, po prostu gram i na każdym progu wiem, gdzie ten dźwięk jest. Aczkolwiek one się też przydają do właśnie też na, ćwiczenia takich szybkich zagrywek, na przykład powiedzmy coś takiego. Na przykład coś takiego, albo jakieś, powiedzmy, jakieś inne motywy. Albo tak jak mówiłem we filmiku wcześniej, na przykład mamy rozbity ten akord, ten taki arpeggio power chord. Bo jeżeli pamiętam superpozycję, od którego dźwięku zaczyna się na najgrubszej, czyli na siódmej, na szóstej, na piątej, na czwartej, to teraz te wszystkie zaczynam zapełniać, wszystkie te gry w sobie zaczynam zapełniać. Dobra, nie będę więcej czarował. W każdym razie idea, jeszcze raz, idea superpozycji. Chodzi o to, że po prostu mamy w danym zakresie gryfu konkretną skalę powstałą od któregoś z progów. Czy tak jak pokazywałem od pierwszego progu, ale mogę superpozycję skali durowej zagrać też od drugiego progu, czyli od dźwięku D, no to na przykład będzie tak. D, M, F, G, A, H, C, D. Trzeciego, czwartego, piątego, od szóstego. Tyle ile jest, to ważne do zapamiętania. Tyle ile jest stopni skali, tyle jest superpozycji. Pentatonika ma 5 dźwięków A, C, D, E, G. Oczywiście później jest też A, A, C, D, E, G, A. Ale mamy 5 dźwięków, 5 stopni, czyli mamy 5 pozycji. Skala durowa ma C, D, E, F, G, A, H, C. Czyli 7, bo C się powtarza. Czyli będzie 7 superpozycji. W innych przypadkach skali są różne też te ilości tych dźwięków, więc
Przed tobą stoi otworem cała rzesza skal, które wypadałoby się nauczyć. Ale dobra, czyli reasumując, jeszcze na koniec powiem, że po prostu superpozycje są właśnie też fajne do tego, żeby móc opanowywać też jakieś takie zagrywki po konkretnych stopniach. Bo na przykład, jeżeli mamy skalę pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy stopień, to na przykład są zagrywki, gdzie na przykład gramy pierwszy, trzeci, drugi, czwarty, trzeci, piąty. Na przykład coś takiego. Mamy taką zagrywkę fajnie przećwiczoną, bo pojechałem ją na poszczególnych, w poszczególnych pozycjach tej skali, oczywiście nie przez cały gryf. Także myślę, że to jasne. Jeżeli jest niejasne, to bardzo serdecznie proszę komentarze na dole, zasubskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek, sugestie w komentarzach, sugestie nowych filmów, sugestie co poprawić albo nie poprawić, mile widziane, wszystko na dole. Dzięki za uwagę, papatki.